Cześć, witam Cię serdecznie. Na początku chciałem bardzo Ci podziękować za, za wczorajsze nagranie i za wczorajsze komentarze pod tym nagraniem. W tym nagraniu wspomniałem, że będę się chyba pojawiał co jakiś czas i będę mówił coś, co mnie głęboko porusza, co, co mnie inspiruje i co może, w moim odczuciu, być przydatne również Tobie. Ale wczoraj poczułem taką głęboką inspirację i, i Chęć podjęcia wyzwania i postanowiłem, że będę nagrywał siebie i będę mówił codziennie. Minimum przez 66 dni. Wczoraj wspominałem o tych badaniach przeprowadzonych na Uniwersytecie Londyńskim. Naukowcy udowodnili to naukowo, że każda czynność, która jest powtarzana systematycznie, regularnie, co 66 dni. Staje się czynnością automatyczną po jakimś czasie, staje się nawykiem. Ja już mam kilka takich nawyków, które bardzo poprawiły jakość mojego życia, jakość mojego funkcjonowania. Wydaje mi się, że gotowy jestem na to wyzwanie i że chcę go podjąć. Wydaje mi się, że mam o czym mówić. Wydaje mi się i czuję, że bycie szczerym przed samym sobą, przed tobą, przed kamerą, jest czymś, co może wpłynąć też na mój rozwój, ale także na Twój rozwój. No i dlatego podejmuję to wyzwanie. Dziękuję Ci, że zainspirowałeś i zainspirowałaś mnie do tego. Takim głównym przesłaniem wczorajszego nagrania było podzielenie się z Tobą moimi re realizacjami na temat nagrywania, na temat zapisywania tego, co żywe w dzienniku. Zauważyłem, że ten livestream na Facebooku miał pewne problemy techniczne, że mój głos zanikał, więc pozwolę sobie tak króciutko. Podsumować najważniejsze rzeczy z tego nagrania. Ja piszę codziennie w swoim dzienniku od jakiegoś czasu. Zacząłem to robić 20 lat temu. Miałem przerwy dłuższe, krótsze, ale bardzo często do tego wracam. Jest to czynność, która pozwala mi wejść w głąb samego siebie. I gdy to robię. Zauważam, że po jakimś czasie jest, nabieram odwagi, by dokonywać pewnych zmian w swoim życiu, by podejmować kolejne wyzwania, bo pisanie w dzienniku jest formą rozmowy z samym sobą. Nikt tego nie czyta, nawet ja czasami tego nie czytam. Bardzo często tego nie czytam. Bardzo rzadko wracam do tego, co kiedyś napisałem. Liczy się Chwila obecna, to, że każdego dnia znajduję ten czas, te 5 minut, 10 minut, a czasami nawet godzinę, by usiąść przed moim zeszytem i po prostu medytować, by szczerze rozmawiać ze sobą, by pisać o tym, co mnie boli, co wywołuje we mnie stres, by pisać o tym, co mnie inspiruje, co mnie zachwyca. Czasami pojawiają się inspiracje, które zmieniają w ogóle bieg mojego życia. Okazuje się, że pisząc w dzienniku, systematycznie przez kilka miesięcy piszę cały czas o tym samym. Później nabieram odwagi, by coś w życiu zakończyć, jakąś pracę zakończyć, bo ta praca mnie akurat męczy. Wcześniej mnie satysfakcjonowała, dawała mi poczucie inspiracji, a teraz sprawia mi ból, zabiera mi bardzo dużo czasu, ale już nie widzę tam pasji w tym wszystkim. Osiągnęłem już coś. Czas pójść dalej. Bardzo ważną taką rzeczą jest to, aby każdego dnia zakańczać wpisy w tym swoim dzienniku wdzięcznością, żeby nawet jeżeli mamy trudne okresy w życiu, nawet jeżeli przeżywamy głęboki smutek, głęboki żal, żałobę po odejściu kogoś, po rozstaniu, po zakończeniu relacji, są to naprawdę trudne okresy, to bardzo ważne jest, abyśmy skupili się na sam koniec na wdzięczności, żebyśmy wypisali kilka rzeczy. Jedną, dwie, trzy, pięć, za które jesteśmy głęboko wdzięczni. Bo wiecie, wdzięczność jest tak naprawdę symptomem miłości, takiej głębokiej miłości, wewnętrznej miłości, nieukierunkowanej na, na żadną osobę, pozbawionej oczekiwań. Po prostu jestem wdzięczny. Zawsze możemy znaleźć coś, za co jesteśmy wdzięczni. Możemy być wdzięczni za śpiew ptaka, za pokarm, który mamy, że mamy ubranie, że mamy gdzie spać, że mamy przyjaciół, przyjaciela, przyjaciółkę, że mamy dzieci, z którymi możemy spędzić czas. Naukowcy, jest bardzo dużo badań naukowych. Wystarczy, że w sieci wpiszecie wdzięczność, badania naukowe po polsku albo po angielsku i zobaczycie, jak wiele pozytywnych słów naukowcy, psychologowie, badacze piszą na temat prowadzenia dziennika wdzięczności. I dla przykładu, już nie pamiętam gdzie, ale czytałem takie badania, w których podzielono uczestników na dwie grupy. Jedna grupa Codziennie przez miesiąc czasu, przez 30 dni, zapisywała w swoim dzienniku, właśnie taką, robiła taką listę wdzięczności, za co są wdzięczni. Druga grupa pisała w swoim dzienniku o tym, co się wydarzyło, ale bez tej listy wdzięczności. Więc tutaj jest prowadzenie dziennika, i tutaj jest prowadzenie dziennika. W jednym przypadku i w drugim przypadku są smutne rzeczy, które nas spotykają: są choroby, są tęsknoty, są, jest poczucie żalu, poczucie niespełnienia, są no, wszystko, co, co może nas spotkać w życiu. Przechodzimy przez różne etapy, ale jedna grupa zakończa wpisy do dziennika listą wdzięczności, druga nie. Okazuje się, że po miesiącu poddano tych wszystkich uczestników testu badaniom, i ta grupa, która robiła na końcu listę wdzięczności, Okazała się być o 20% bardziej spokojna, bardziej szczęśliwa, bardziej optymistyczna. Mało tego. Ten, ta próba, ten test trwał tylko 30 dni. Po 9, po 9 miesiącach jeszcze raz przebadano tych uczestników tego, e, tego testu. I okazało się, że ci, którzy wypisywali tę. Listę wdzięczności i pomimo iż zakończyli to kilka miesięcy temu, i to trwało tylko miesiąc, nadal utrzymują się na wysokim poziomie szczęścia, radości, satysfakcji, spełnienia. I to jest niesamowite. Więc wyobraźcie sobie, że każdego dnia piszecie swój dziennik, zaglądacie w głąb siebie, jesteście w kontakcie, w bliskim kontakcie ze sobą. Macie ten święty czas dla samego siebie, zakończacie to wdzięcznością i robicie to codziennie, systematycznie. Po 66 dniach staje się to automatyczne, nie trzeba się już do tego zmuszać. Będziecie zatem tęsknić, budzicie się z rana, chcę do mojego dziennika, gdzie jest mój dziennik, i to jest czas przepięknej radości, przepięknej twórczości. Czas w którym dzięki któremu stajecie się bardziej autentycznymi ludźmi, świadomymi samych siebie, samego siebie. Wiecie, co tak dzisiaj pisałem swój dziennik i odkryłem to, że jestem wkurzony, że jestem, że jestem zły, że mam w sobie złość na to, że tak bardzo mało ludzi jest w kontakcie w głębokim kontakcie z samym sobą. Ja czuję brak. Po prostu czuję brak partnerów do rozmowy. Czuję brak ludzi, z którymi mógłbym wchodzić w głębokie relacje, autentyczne relacje, relacje, w których istnieje głęboka wymiana. Poczułem w sobie taką potrzebę Inspirowania i siebie i ciebie, do tego byśmy pracowali nad sobą, byśmy stawali się bardziej świadomymi ludźmi, bardziej odpowiedzialnymi, bardziej wrażliwymi, byśmy byli w kontakcie z naszymi emocjami wewnętrznymi, byśmy byli świadomi tego wszystkiego, jak działa nasz organizm, jak działa nasz umysł. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Zobaczymy się jutro. Napisz, proszę, kilka słów, jeżeli czujesz, że chcesz coś napisać. Będę bardzo wdzięczny. Wasze komentarze też inspirują mnie do tego, by podejmować jakieś tematy kolejne. Raz dziennie będę czytał te komentarze i będę. Będę zapisywał sobie to, o czym będę mówił w kolejnym nagraniu, w kolejnych nagraniach. Dzięki wielkie, pięknego dnia Ci życzę. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.